Witajcie, witajcie moi drodzy, z tej strony Jankos, a to będzie opis patcha 10.11, więc kolejny patch w Lidze Legium, który zawita jutro na serwery możemy zaczynać. Może troszeczkę sobie zbliżymy, żeby ludzie, którzy oglądają na telefonach mogli ładnie tutaj sobie wszystko widzieć, super. No więc oczywiście wchodzi Oliber do gry, a um, więc będziemy mieli nową postać, może nie nową, ale taką nową, starą postać. A ja jeszcze osobiście Voliberem nie grałem. Oczywiście, Voliber pojawi się teraz na serwerach, więc prawdopodobnie następny filmik z gameplayem będzie właśnie skupiony wokół tej postaci. Zagramy sobie Volibe'em i zobaczymy, jak on będzie działać. Widziałem jakieś tam filmiki inne na temat tego, jak Voliber będzie działać, albo inaczej, nie jak będzie działać, tylko jak będzie wyglądać. I w sumie dość ciekawie się zapowiada. No, ale zobaczymy tak naprawdę dopiero, jak wyjdzie. Fiddlesticks, umiejętność bierna, to tylko strach na bruble. Czas do zamiany w kół, kukłę został zwiększony do 2 sekund, czyli musi stać przez 2 sekundy, żeby być nieruchomy tak jak jego trinket. Przerażenie. Gdy Fiddlesticks udaje kółkę. Kukłę, przepraszam, kukłę, jego umiejętności powodują przerażenie u wrogów, czyli jeżeli udajesz. A, że jesteś kukłą, to każde twoje umiejętności wywołują przerażenie, na to y, wygląda. E, w obfite żniwa, redukcja obrażeń przeciwko stworom została obniżona do 40%. Czyli z tego co widzę, to tak naprawdę nic się nie zmieniło, Styx jest dalej jaki był. Ja słyszałem opinię, że Styx jest OP i to jest ciekawa sprawa, bo ja osobiście nim no mi się, mi się po prostu tak nie wydawało jak grałem, no ale zobaczymy. Gang plank. podstawowe statystyki, skalowanie prędkości ataku zostało troszeczkę zwiększone, więc nawet o dość dużo ten atak został zwiększony, bo jakieś takie 0,02 to jest dość sporo. Hmm, bo widzicie skalowanie prędkości ataku polega na tym, że jak na przykład kupicie Trinity Force i on wam daje atak speed, to również to będzie dawało więcej atak speed, przez to, że macie większe bazowe, większy bazowy atak speed. Beczka prochu, beczki planka wybuchająca w łańcuchu nie zapewniają już wielokrotnie dodatkowych obrażeń i blasku. No nie wiem o co chodzi. Graves, skalowanie obrażeń pierwszego strzału było to 1,0 punktów dodatkowych obrażeń od ataku, będzie to teraz 0,8 punktów dodatkowych obrażeń od ataku, więc leciutkie nerfy The Major Gravesa. Myślę, że to nie spowoduje, że Graves będzie dużo słabszy, myślę, że dalej będzie grywalny i dalej będzie w porządku, ale został tak tyciu tyciu osłabiony. Hey, Karim, szau. Obrażenia podstawowe zostały zwiększone o 5 na pierwszym poziomie i skalują się troszeczkę lepiej do 228, więc różnica to jakieś, no troszeczkę, tak, prawie 20 punktów tutaj, wychodzi jakoś tak 15, mniej więcej 15, 13. Redukcja obrażeń przeciwko stworom została za to yy, zwiększona do 40%, czyli hekarem na linii nie powinien się tutaj zmienić, oprócz tego, że zadaje leciutkie, leciutko większe obrażenia yy, ludziom, no, ale Heikarim to kuma naprawdę co sekundę, jak już nastakuje m, sobie użycia tego ku, więc może to są ciekawe zmiany. Jana, Zephyr, obrażenia podstawowe zostały zmniejszone o 20. Z tego co wiem, to Diana Zephyr maksowała do trzeciego poziomu na linii, a potem tarczę. Czyli teraz ten Zephyr będzie miał trochę mniej obrażeń. No, nie wiem, czy to są takie nerwy, żeby od razu Diana wypadła z mety, ale będzie słabsza. Dalej Kaisa, eee, Kaisa. Skalowanie obrażeń na Kuzu zostało zwiększone do 0,4 dodatkowego obrażeń od ataku od, od 0,35, a Kai'Sa teraz ma taki bild, że zawsze buduje Mana Mune, potem e, Ginzo, a potem nashortu, o ile mnie to nie, e, jakby, e, nie, jeżeli się nie mylę, co znaczy, że jako taka Q będzie miała większe obrażenia. Instykt zabójcy, zasięg również został zwiększony na późniejszych poziomach o 250, a na trzecim poziomie nawet o 500, więc bardzo, bardzo daleko będzie mogła z Erki skoczyć. No Kajsa dalej nie, nie zasilna na linii, no, ale skalowanie ma bardzo dobre. A teraz ma skalowanie jeszcze lepsze. LUX. Wydłużone działanie spowolnienia E2. Spowolnienie wybuchu e, dodatkowa 0,25 sekundy po otrzymaniu obrażeń, dodatkowa sekunda po otrzymaniu obrażeń. Czyli teraz, jeżeli mm, wybuchniesz swoją świetlistą osobliwość, um, to spowolnisz cel na sekundę po tym, jak e, już po tym wybuchu. Przed, y, wcześniej było to 0,25 y, sekundy, a, czyli 1,4 sekundy, czyli to jest dość duży buff, bo lux na suporcie przez to będzie miała dłuższego słowa po tym, jak eksploduje to e. Dobra lux i tak nie eksploduje e za szybko, i eksplodujesz e dopiero jak ktoś ma z niego wyjść, bo dopiero wtedy, tak naprawdę musisz to eksplodować, bo i tak zadasz obrażenia. I do tego i tak go spowolnisz na, na maksymalny czas, jaki możesz. Ale nawet jak teraz z tego wyjdzie jak eksplodujesz w ostatniej sekundzie, to i tak będzie to troszeczkę dłuższa. Syndra, precz słabe usze. Czas odnowienia został zwiększony o dwie sekundy. Czyli no, le, le, leciutko mniej opresywna będzie linia Syndra, jak cię cały czas stonowała. Talon. Koszt many został zwiększony na kół 10. Leczenie przy zabójstwie zostało obniżone o 10 na początkowych poziomach. Skaluje się do podobnych wartości. Po prostu na początku jest słabsze. A czyli talon, jako taką ma słabszy laning face Trochę większe problemy z maną, jak dobija ku z creepy. No bo wiadomo, że talon głównie dobijał ku właśnie znaczy creepy z by żeby się leczyć. Teraz już po prostu nie dość, że to będzie kosztować więcej many. To będzie się mniej leczyć. Więc, jako taką to są, można powiedzieć, nerfy do talona. Bohaterowie strzelcy. No i. Teraz generalnie to jest coś ciekawego, bo Riot bufuje praktycznie wszystkich, zresztą sobie przewinę, tak zobaczymy, no dobra. Więc tak, Riot buffuje praktycznie wszystkich strzelców i ja nie jestem tego fanem, bo moim zdaniem strzelcy są w dobrej pozycji. Po prostu, um, jeżeli, jeżeli dło linia wygra, to wygrywają dwie postacie i automatycznie przez to, że wygrywają dwie postacie, dwie osoby, e, to łatwiej jest wysnobalować grę. I dlatego, moim zdaniem, Botley ma ogromny impact na grę, bo jeżeli wygrasz Bota, to wykarujesz grę, bo dwie osoby wygrały. No i chyba, że cała Twoja mapa jest naprawdę beznadziejna. A, a buffując tankowność Aidicare, y, a moim zdaniem Assassin nie są ta copę no nie wiem, zobaczmy. Aphelios 30 więcej życia, e, o 2 punkty więcej życia co level, Ashka e, również 30 więcej życia, 2 punkty co level, Caitlyn 30 więcej, ok, czyli każdy Aidicare y dostał mniej więcej 30 punktów życia więcej, więcej, plus 2 punkty zdrowia co level, czyli mniej więcej na 10 poziomie Aidicare y ma 40 punktów życia więcej. A... Um, 40 to nie jest aż tak dużo, ale również to nie jest aż tak mało. I teraz spójrzmy na, na przykład Twitcha, bo to jest ciekawe. Podstawowe zdrowie z Twitcha to jest 530, a nie, okej, okay, to nie jest tak dużo. Podstawowe zdrowie Twitcha to 530, czyli jak ma jakieś tam do rana czy coś, to będzie miał około 600. Mm, no dobra, czyli dequeerzy mają bazowe życie około, w miarę równe. Każdy ma po 530 teraz bazowego życia. Plus Gina, który ma 580. Draven ma 600 podstawowego życia, więc Driver może stać się naprawdę silny na linii. No będzie ciężki do zabicia w tym teamfightach Draven, bo do teraz... A mi Fortune też mi się zawsze tankowna wydawała, ale chyba to przez to, że um, 3 do rany się na niej kupowała, a nie przez to, że jakoś duże bazowe życie ma z tego co widzę. No, a w każdym razie każdej Likerec dostał 30 życia więcej, więc nie dość, że zbufowane zostały... Zbawiona została Kajsa, to jeszcze dostała więcej życia jako Kajsa. Dalej, e, zmiana baterii w solowych alejach. Obrażenia od Luciana. Obrażenia krytyczne drugiego strzału, mienności biernej Miotacza. Światło zostało zwiększone do 100%. Um, Kalista, dodatkowe obra obrażenia magiczne znacznika duszy, wystrażnika. Zostało zbufowane do 14% z 10, bo tego nie maksujesz, czyli będzie po prostu 14%. Koszmarny strażnika 0: czyli każda kalista nie powinna brać W. Vein dodatkowo obrażenia ataku podstawowego po Q akrobacji zwiększono o 10%. I tristana skalowanie podstawowej prędkości ataku zostało zwiększone o jakieś 0. 02 To jest również ogromny buff, bo pamiętajcie, że każdy Atak Speed czy Kuna Trystany buffuje, buffuje jeszcze ten Atak Speed. No to są dość duże buffy. I dalej przedmioty. I każdy z przedmiotów, który buduje się z Zilla dostał 2% więcej mając speeda, czyli Zapał 2%, Widmowy Tańczysz, Ognista. To też do Yasuo są buffy, no ale głównie do a wizualne efekty bohaterów, Cassiopeia będzie ładniej wyglądać, zmiany walczące w trybie to nas za bardzo nie interesuje, Urf też nas za bardzo nie interesuje, Tęczowy Pro, wszystkim, którzy w tym roku kupili ikonkę Puchu, przypomnę, że Tęczowy Poro i jego nowe przyjaciele będą e, ubarwiać, co można z Howling Abyss do 30 czerwca, naprawione błędy i nowe skórki. A no generalnie co ja mogę powie- oj 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 Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że mm, te bufy do postaci nie są ogromne. Wow, ale fajnie wyglądałem w grze. Ta astronauta bardzo fajnie wygląda, ale chyba najlepiej ten gnar, taki super słodki. A ten taki mega gnar jest naprawdę przerażający. Astronautka popi w miarę normalnie, astronautilus szczęśliwy i Astro Timo też taki trochę jakby szczęśliwy. B... A i barwa y, piątego poziomu honoru chyba te skórki będą za piątą barwę, jeżeli tam do, dostaliście taki wysoki honor. No co mi się nie podoba, to jest właśnie to, że każdej ediker dostał bufa do życia i już będą ADC'ry przez to bardziej tankowni, nie? A, a do tego takie właśnie postacie na solinie, linii jak Tristana czy Lucian czy Kalista, szczególnie Kalista, bo Kalista już była OP na bocie, a teraz dostała jeszcze bufa na bocie, nie, nie na solinie, ale na bocie, więc jakby, no nie wiem, moim zdaniem te wszystkie bufy są no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale ja no nie chcę, żeby Carry był. Bo już teraz, jak gram Kane'em i jestem na przykład level do tyłu za Carry albo mam ten sam poziom, to już jest ciężko. Jeżeli Assassin ma ten sam poziom bo problem jest taki, że Duo Lane gra w dwójkę. Czyli jeżeli wygrają, to mają dwie osoby, które wygrywają, ale. Na przykład midlane gra solo, czyli midlane zawsze będzie 2-3 level do przodu w Midgamie, przez co IDC'sze są one-shotowani. A jeżeli na przykład znerfimy to, że id mają mniej życia i ADC nie będą już one shotowani, to nie ma wtedy żadnego sensu jakiś tam solo. No nie rozumiecie o co chodzi. Bo IDCR jest tak, tak słaby, jeżeli chodzi o squishy, dlatego że jest one shotowany. I to mi się nie podoba, że oni idą w stronę, żeby IDCierze byli bardzo, bardziej tankowni, nie? Jak już to, jakby no, ta różnica w ekspie by, by, by bardziej się przydała. W każdym razie, ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru, moi drodzy, i widzimy się następnym razem, pewnie w odcinku z Voliverem. Pa, Pa!